prosimy o to, co zgubią nam się klucze czy portfel, ale kiedy gubią nam się rzeczy cenniejsze, takie jak wiara, sens, miłość, nadzieja, ale On na tych sprawach się zna najlepiej. Czy mam go szukać? Musisz iść cały czas prosto, a w sobotę skręcisz w lewo i się zgubisz. I potem ci święty Antoni odnajdzie. Ale za czym wyruszysz, musimy tobie wybrać jakieś imię. Mówiąc te słowa, Janio zamachał skrzydłami, które omal nie zahaczyły o ciernisty krzew. Uważaj, czyń! Zakrzyknął chłopak, chcąc ostrzec Janioła. Czyń? Dziwne imię. Ale skoro to twoje życzenie, dzisiaj będziesz nazywał się czyń. No i widzisz, teraz jesteś gotowy, aby wyruszyć do świętego Antoniego. Anioł zamachał skrzydłami i znikł. Chłopiec chcąc nie chcąc wyruszył za nim uszem w swoją drogę. Drogi skręcił w lewo i znalazł się w ciernistym gaju. Trudno było tam szukać światła dziennego. Liczył na to, że święty Antoni go odnajdzie, ale okazało się, że ktoś był szybszy. A tym kimś był strach. Pracował na cały etat u diabła, lecz w przeciwieństwie do swego pracodawcy uwielbiał spotykać się z ludźmi w cztery oczy. Któż z nas go nie zna? Czerni miał wątpliwą przyjemność spotkać go po raz pierwszy i wsłuchać się w jego muzykę.
chwilą znalazłem. Chwilę przed tobą. Jestem święty Antoni. Patron rzeczy zagubiony. Czego szukasz, chłopcze, powiedz mi? Ja proszę świętego Antoniego, chciałbym odnaleźć tożsamość swojego osioła, zagubionego gdzieś tam, między krzakami głogów. A jak zwą twoje sioło? No właśnie, nijak. Czy możesz mi poszukać, święty Antoni? Hola, hola. To tak łatwo nie idzie. Najpierw jakąś pobożną modlitwę, albo jakąś zbożną piosenkę. Później możemy na ten temat porozmawiać. Nazwy naszych sił i miast. A może nikt nie został im nadany? A jak się nazywasz, chłopcze? Janio, co go spotkał w gęstych cierniach, nadał mi imię Czyr. Czyr, Czyr. Skoro ty się nazywasz Czyr, mieszkasz w gęstych cierniach, to załóżmy, jakbyśmy twoją ojcowiznę nazwali Czyrniejewo. Jeszcze ładniej Czerniejewo. Podoba ci się? Tak, wspaniale. Ale jak ja moim ludziom powiem? Miasto od mojego imienia ma nosić nazwę? Jest taka przypowieść. Posłuchaj. Kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, wieścił ich raj. Niestety pierwsi ludzie zgrzeszyli i za to nieposłuszeństwo Bóg przepędził ich z raju i skazał na życie na ziemi. Thank you.
Adam i Ewa znaleźli się nagle w niekomfortowych warunkach. Musieli starać się o sprawę, a to nie było łatwe, bo ziemia była wtedy nieurodzajna i w dodatku porośnięta cierniami, które raniły ich ciało. Jakość życia Adama i Ewy drastycznie spadła. Pewnego wieczoru Adam przyglądał się ukradkiem Ewie, jej pięknej figurze z plątami długimi blond włosami. Wyglądała jak zawsze. Po eonach czasu spędzonych w raju, Ewa nadal była tą samą Ewą. Wtedy to Adam ukląkł i zaczął modlić się, aby Pan Bóg go wysłuchał. Pan Bóg był mocno pogniewany, ale z racji na przepadający właśnie rok miłosierdzia postanowił Adama wysłuchać. Czego chcesz, Adamie? Zapytał. Panie Boże, chciałbym Ciebie prosić o jedną, jedyną przysługę. A właściwie to chodzi mi o cud. Powiedz zatem, czego pragniesz. Łagodnie powiedział Bóg. Ojcze, jestem z Ewą już od tak dawna, a chociażby z racji na brak odzienia, nie ma żadnej sposobności, aby choć na chwilę wyglądała inaczej. Czy zatem mógłbyś sprawić, aby stała się brunetką? Odpowiedział Bóg, spojrzał na Ewę i wypowiedział słowa. Czerniej, Ewo! Na pamiątkę tej zmiany Adam na otoczonej gęstymi cierniami polanie założył swoją osadę i nazwał ją Czerniejewo. Jeśli tam naprawdę tak było? Nie, żartowałem. Cię wiadomo, że wszyscy faceci wolą blondynki. Ale gdyby ktoś miał wątpliwości po prostu, to mój popowiesz tą bajeczkę i już nie będę się czepiał. A teraz, ty masz już imię, masz nazwę miejscowości, czas doprowadzić sprawę do końca. Ruszysz zaraz w stronę Szubina, gdzie włada sędziwuj Pałuka. Poprosisz go, aby nadał lokację Czerniejewu. Nie odeślę ją z niczym? Nie, nie odeślę cię. Dłuższy czas temu miał prośbę do mnie, żebym mu znalazł sapiencję. No więc znalazłem. Jak mu ją oddasz, to powinien cię przyjąć i załatwić moją sprawę. W takim razie ruszaj z drogi. A ja idę szukać dalej. Czerń podziękował świętemu Antoniemu i wyruszył do Szubina. Thank you.
tam dotarł, stanął przed sędziwojem pałuką i opowiedział swoją historię. Sędzi mu nie dowierzał, lecz wtedy Czyrk powstał i podał mu sapiencję, którą dał mu święty Antoni. Pałuka aż podskoczył z radości i ucałował Czyrnia i wnet nakazał... I wnet nakazał dać papiery lokacyjne nowej miejscowości. Tak oto, mili państwo, na mapie Polski pojawiło się Czerniejewo, a także Żydowo, które od Herbu Szlacheckiego otrzymało godło Pelikan. Za wyjątkową determinację i odwagę sędziwój Pałucha mianował Czernia kmieciem. Czynimy kmieciem, tak jak przystało, z woli króla. Teraz wspólnie wyruszyli do Czerniejewa, aby ogłosić wspaniałą nowinę. Od tamtych czasów minęło wiele czasów. Upłynęło wiele wody w rzekach. Nie rosną już ciernie, nie rosną głogi, ale za to rosną piękne zboża, kukurydza, rosną pyry. Mamy też norki, prawda? Tego nie ma w żadnej gminie, ale to jest nasza radość. Można powiedzieć, że pani od dnia do, od rana do wieczora w norkach siedzą. I to jest też radość. To bogata gmina. Teraz już wiemy, skąd wzięło się Czerniejewo. To tylko dzięki temu, że pewien Czerni miał odwagę wyjść z domu. Miał odwagę zostawić wszystko i miał odwagę i chęć szukać radości dla swoich mieszkańców. A teraz wszyscy kochani, jak tu jesteśmy, ci z przodu i ci z tyłu, razem z chórem wspólnie się bawmy. Już jest lepiej zorganizowane to wszystko. Fajnie, zobaczcie, jak się bawmy. Ojej. Rangu!